Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Fallouta. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jeżeli seria się podoba. Wpadnijcie do linki w opisie, a ja muszę troszeczkę nakreślić kontekst tej sytuacji. Po pierwsze, to dopiero wstałem, więc jakby to są moje pierwsze słowa, więc nie bijcie. A po drugie, poszedłem za tym sygnałem jakimś tam i nagle dopadł mnie chłop. Pierwszy raz wysadziłem go z bazuki, a potem się zorientowałem, że to dobry chłop, więc zapisałem grę. No i kiedy dzisiaj wstałem, czyli teraz, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Swoją drogą dzisiaj You could have at spałem. least helped me with those guys. They finally tracked me down. I thought I'd have more time. You've come about the broadcast, right? Risky, I know. Dzisiaj But spałem it had to be done. 16 godzin, So you know więc who I am. ja Who are you? nie wiem, no, ja nie wiem, kim jestem normalnie dzisiaj. Także mam nadzieję, że wybaczycie, ale mam. To jest historia dzisiaj na sen, to jest pojebane gówno. Ale to wam później opowiem. Komikan mówił coś o nagrodzie, przejdźmy do tej części. Look at you, money bags. Right down to business. Gotta respect that. But before you get anything, what I need you to do is to take a trip with me to a place called The Pit. It's a city to the northwest of here, a long way away. I want you to come with me and help me steal something that will free my people. Co jest nie tak z twoimi To ludźmi? put it simply, we're slaves. We're some of the only healthy survivors, but we're forced to work like animals. Dało ci się uciec, Yeah, czy jak? that's why these guys were after me. As long as I know about the cure, I'm a threat. So I ran. And you can be damn sure there'll be more of them coming. Lek na The co? pit's a mess. Nearly everyone who lives there is either sick, dying, or worse. It's the water and the air. You can't escape it. You stay there a few years, and no matter what, it'll get you. But the bastards who have my people, they found a way to cure it. And once they have that cure perfected, we don't stand a chance. So we need the cure to bargain for our freedom. Well, you might try a disguise. They probably won't let some random armed waster pass the gates. But if you look like one of the working stiffs, you should be able to slip in with no problem. Lucky for us, a group of slavers is nearby waiting to make a sale. You should be able to get one off of them. They're off to the west, near the tunnel that leads to the pit. That should be our first move. Nie potrzebuję przebrania, znaleźć drogę. Well, that's not the best idea, but at this point I'm pretty much out of options. So if that's how it has to be. No, i taka jest misja tutaj. Właśnie, pokażę w ogóle może na mapie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy aż tutaj, przy samym, absolutnie przy samym końcu mapy. Jest to giga daleko. Tutaj byli bandyci. Tutaj było coś, czego nie mogłem otworzyć, bo jest na otwieranie zamków na 100, a ja miałem uszkodzoną niestety rękę. Więc jest jak jest. Dobra, to chodźmy, nie? Czy coś? Czy ja mam sam iść? Aha. No dobra. To idziemy. Wow, ugryzłem się. Policzek. Mam historię, słuchajcie. Biję się w MMA na gali. Możecie się domyślić, którym MMA. I biję się z, słuchajcie, Kacprem Błońskim. Miałem taką walkę. No więc wychodzę, więc przygotowuję się do walki. I moim trenerem, słuchajcie, był Marcin Najman. Więc idę do walki. Zaczynamy się bić. Pierwszą rundę tak mniej więcej wygrałem, jakbym miał opisać. Ale przychodzi wkurwiony Marcin Najman i mówi tak. Musisz mu w nogi wejść. Zobaczmy. O, simpaki wyśniemy chyba.
I wchodzi Marcin Najman i mówi: w nogi mu musisz wejść, w nogi. To jest nawiązaniem do kultowej walki w boksie, która no nie była w boksie. No więc krzyczy, że w nogi mam wchodzić. I coś jeszcze krzyknął. Próbuję sobie przypomnieć, ale... Nie pamiętam, może coś ogarczy. Ale w każdym razie krzyczy na mnie Marcin Najman. Co? Zaczyna się druga runda, wchodzę w nogi, wygrywam walkę na cirku. Przynajmniej mam takie wrażenie. Znowu Marcin Najman na mnie krzyczy w przerwie. Mówi: co to odpierdalasz? Musisz się bronić. Coś tam. Ja mówię: no dobra. No i walczę. To była strasznie długa walka, ale wygrałem. Ale była ona w takim formacie, że jak wygrywałeś, to szedłeś dalej i walczyłeś z kolejnym przeciwnikiem. Więc po Kasprze Błońskim został mi jeszcze taki Rey Mysterio, coś takiego. Co chyba był jeden z chłopów z tego. Był taki bracia Lucha chyba z WWE, coś takiego. To nasi? To nasi. A więc pokonałem, bo chłop miał 1,60 m, więc był prawy, lewy, prawy, lewy, prawy i chłop nie żył. Generalnie jak opowiadałem sobie to w głowie, to brzmiało 1000 razy lepiej. I... pewnie już zapomniałem 1000 faktów jak powstaniu, nie? Ale pamiętam, że sobie przypomniałem i mówię: nie, no muszę to normalnie będzie nagrywane, to nie ma takiej opcji. Gdzieś jest wejście do tunelu, tylko nie wiem gdzie. Po lewo? I przyszedłem i pomyślałem, że pogodzę się ze starymi. Ale matka na mnie nakrzyczała. I to było tak prawdziwe, że wstałem i się popłakałem. Mi się odechciało żyć. I później nie mogłem usnąć, była 5 rano. Więc... nie, było tak, no z 3 wstałem. Do 6 nie mogłem usnąć, do 6 usnąłem i wstałem o 17:30, jak jest teraz. Więc było spane sporo. Relax, it's not about you. It's about your companion. We only have enough supplies for two. He's gonna have to stay. Ja właśnie nie wiem, gdzie on jest. Besides, we don't need a whatever he is tagging along with us. He'll only draw attention. Yeah, I'm sure. You can hook up with him again when you get back. Now come on, let's. Ja się... Widzicie gdzieś naszego ziomka? Haron? Nie ma Harona. Ja szukałem go wszędzie. Myślałem, że Haron zginął, ale to chyba jakiś błąd gry w takim razie. Jak nie mam jak podróżować, to co ja mam robić? Halo? Aha! Ten tunel prowadzi do labiryntu korytarzy i dawnych autostrad, które wchodzą daleko na północ, zachód do dziury. Droga będzie długa i męcząca, co pasu z pewnością zabraknie i nie będziesz mieć możliwości powrotu, dopóki nie załatwisz nam wszystkich spraw. O kurwa. No chcę. Nie wiem, że ta mapa jest jeszcze większa niż jest. Bo to już jest zabite stworzenia. 323. Han wrócił do 9 kręgu. No ja mam nadzieję, że wrócił do 9 kręgu. Pokaż, co tu się dzieje. Mapa świata. Ło kurwa mać. Co ty gadasz, gościu? Pojebane to jest. A mogliśmy jednak wziąć ten strój.
you guys doing here? I might ask you the same thing. You got a lot of guts coming back to this place, Warner. Uzbrojenie. Nie mamy tego. Nie, ubiór. Nie mamy hełmu żadnego. Yeah? Well, I guess that's the difference between us. I have a lot of guts. You don't. Jak na co czekam? To już próbuję tym. Cie, cie. Co jest? A nie ma mamo. Myślałem, że bo tu mi się często prawy przycisk. Co ty we mnie strzelasz? Co ty kurwa robisz? Co? Co jest? Dobra, nie mam nawet... ale na karabin szturmowy to się jednak miejsce znajdzie. Tak, tak, mandaty, nabój, szlugi. Czekaj, trzeba tu pograbić, no jak to? Bez grabieży, tak. Ja się tam dostał. A to dzik jest w strzelaniu, totalny żef. Ja mówię, że tu trudno, jak on sam wszystkich właściwie zabił. Tylko ja chyba jednego chłopa z tego, z rakietnicy powaliłem. No tak to. Ale trzeba po tych ponaprawiać. Karabin szturmowy, jaki szyf. Bierzemy to. Daliłbym sobie pod jakimś dwójeczką. I koks, idziemy. Gdzie ty jesteś? Jak w Tarkowie, muszę sobie kupić Tarkowo. Tarkow jest taki koks, tylko ja mam myszkę do kwasu. I myszkę. I wtedy Tarkowika kupię. Idziemy? This is as far as I can go. It's up to you from here on out. Don't expect to take anything you have in with you. They'll strip you clean. But I'll find a way to get your things back to you. Once you're inside, find a slave named Adia. She'll be able to help you. Remember, your goal is to get access to Asher and find the cure. After you have it, I'll contact you. Na pewno nie da się przemycić broni. You might be able to get a small gun or a knife past them if you conceal it just right. I can do that for you, but I can't promise that they won't see it and just gun you down. You want the gun or the knife? Nóż. Okay, here you go. Don't take it out until you get past the gate. You clear on what you need to do? Dostać się do środka, znaleźć mindę, jasne. Właśnie, ale to może być podpucha. Wtedy się Warner rozpierdolę w czyjś dupy. Tak mi się to chodzenie z Tarkowem kojarzy. A stop, ja miałem jakieś... Co ja miałem robić? Nawet zapomniałem tej chwili, chwilę wcześniej mi mówił. Już nie wiem, co się dzieje. Mam tu zaznaczone coś? O. Simpaki. To nie, tutaj pusto. No, to ja mam do nich napierdalać, czy nie? Bo już nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Gdzieś jakoś spotkam, że mam iść. Ciekawe miasto. To na pewno. Czemu on tu na czerwono jest zaznaczone? Patrzcie. Ale pojebana radiacja. Jakieś klatki, to tych niewolników klatki? Co tu się dzieje? Karton papierosów. Pierwszy raz widzę karton szluków, który mogę podnieść tego. Wcześniej myślałem, że... No, zawsze był po prostu nie do jakby podniesienia. Myślałem, że nie istnieje w sumie fizycznie. Jako rzecz. Ło! Ja się wystraszyłem. No mam taką spluwę, że nie macie szans na musy.
Czego tu mam ciągle na czerwono? Pode mną. Aha, tu są. Ty. Poczekaj. Tu jest. To ty nie powiedz. No jak najbardziej. Pistolet? Nie, raczej nie. Nabój, mam już tyle rzeczy, że już mi się nie chce podnosić. No to, mam z 5000 kapsli. Udało mi się odkryć most. No to koks. Rozumiem, że dobrze idę. Mam nadzieję. No ty tu otworzył bramę jakąś, więc minę. No dobra, zawsze to jakiś pitos. O. Oj, nie podoba mi się ten dźwięk. Słyszałem, mam brudne okulary. Ledwo co widzę. Cokolwiek. Cię mięso. Kredoszczur. Co to jest ogień? O kurde. Czekaj, co to za miasto? W sensie ktoś to mieszka, to pewnie wie. Tak nie za bardzo. Że to minę. Myk. No, rozbrajanie min to nie jest jakaś najtrudniejsza rzecz. Jeszcze dostajemy chyba z tego expo, tak? To za to, że tak. Tak mi się wydaje, więc... Rozbrajanie min? OP. O! Niestety nie jest posiadane miejsce. Ale mam jakieś... Ja mogę wyrzucić, bo to do kitu jest jelo. Mina akurat OP, bo to zawsze materiał wybuchowy. O! Ktoś tylko w minę nie trafił, lamusie. Który to? Przydałaby się snajperska. Snajperka, mamy ją. Skąd? A z góry? U. Mocna broń. Kurde, ile ja tych min zbierę. A jak za każdym będzie exp, to spoko. Mogę tu chodzić i zbierać miny w nieskończoność. O. Karabin snajperski, pyk. Niektóre auta mają taki problem, że lubią sobie czasem wybuchnąć, jak ktoś w nich zacznie strzelać. Jest to giga denerwujące. O! To nasi? O kurwa, to nasi! Byliby. Sorry. Niewolnik do dziury? Podarty strój niewolnika chyba się przyda, co? O kurwa. Co wy robicie, ty? Niszczony strój niewolnika. No dobra. Niestety również postanowiłem sabotować ich i zacząć do nich strzelać. Kurde. Pod Q mam automatyczne chodzenie. Epix. Kurde, mam takie jedno, patrzę w jedno miejsce i nie potrafię patrzeć w inne. Nie wiem, jak to nazwać. Tunelowe widzenie mam, o coś takiego. Czy to właśnie przez fakt, że mam brudne okulary? W ogóle te okulary to trzeba wymienić. Trzeba na soczewy. Najprościej. Na razie. Tu idziesz, kupujesz soczewki. Elo. Elo. To siema.
Już, sprawa załatwiona. Ewentualnie idziesz do okulisty. O, u okulisty masz tak, że masz tego, nie? To nas? Chyba mam go nie zabiję. W sensie nie nas, ale... on się poddać. Slaves that run off. So who the fuck are you? Answer fast, stranger, before I make you very, very dead. I love it. Another slave wandered back here, huh? You couldn't even get over the bridge, could you? You're lucky I don't fucking paste you. And look at all this. Where'd you get all this shit anyway? Whatever. Mine now. I hit the fucking jackpot today. No, 5000 kapsli, a ino jeden z nich, nie? Next time I'll just stick you out there for the drugs. A ino, kurwa, jeden z nich, nie? Co, zabrał mi wszystko? Zabrał. Oprócz... Jak to się... Ja zawsze zapomnę, jak to się na to rękę nazywa. Co ja tak wolno? Dobra. A nie mam noża żadnego. No może to nie jest najlepszy pomysł. I to też nie. No to pójdźmy. Nie wiem, czy nie łatwiej by było ich po prostu rozjebać i tak dalej, ale już idź z tym. Niewolnik z dziury. Your friends are dead. You're next if you don't talk. O, ty pierdolisz. You helped them escape. I know it. Uuu. No i teraz co robimy w sumie? Kradanie się. Ja bym zabił... łatwiej będzie ci pozostać ukraść przedmiotami. To przyczyna skuteczna, a tak sugerycie trafienie krytyczne. Ja bym dał... A nie mam retory... A nie mam, ale... W sumie mam. Dobra, dałbym chyba skradanie się. Okej, okay, myślałem... Dobra. Teraz przynajmniej... A czemu nie mogę kontynuować? No dobra. I co tutaj jeszcze? Znawca splów. Łajdak? Nie. Zaraz na pięć? Nie. Komandos? Nie. Dziecko nocy. Inezja? Piaskowy dziadek? Piaskowy dziadek pozwala ci zabić w trybie skradania. Gdzie to jest? Żeby skanowanie dowolnego śmierci lub góra. Nie czyniąc żadnego hałasu. Wszystkie takie zabójstwa są nagradzane dodatkowymi punktami doświadczenia. Ale to jest pojebane. Niedobrze tak. Kurde, mając posiadacz mocniejszy, które połowa obrażeń jest OP, wydaje mi się. Więc robimy tak. Chociaż. Nie no, połowa obrażeń to jednak połowa obrażeń. Gry. I'd break you in fucking halfway. Ale kurwa jest. Dobra, i mam dwie broni już. Jakby się jedna popsuła. Sprężynowiec i ten do kół. Dobra. O. O kurwa. Wyskakiwać ze strojów niewolnika. Ten jakiś zielony, ty. Co jest? Mogę poulepszać? I też. Dobra. Mamy jakąś misję, rozumiem. Tutaj. I to jest. Skontaktuj się z Miderą. Jakkolwiek jest Midera, warto by było się z nią skontaktować. A co tu robić? Na przykład ty. Jesz coś. O! Siema. Werner sent you, didn't he? Good. He finally found someone. We can't talk out in the open like this. Meet me in my house as soon as you can. We'll talk there. A dobra.
Ja chcę wiedzieć, gdzie schowałem sobie ten sprężynowiec. O, kapsel. No to, to idź. Don't you look at me. Not interested. Nie widzę tutaj strażników. O, co sprzedajesz? Ludzkie szczątki? Box? Yeah, what do you want? Ale... Sure, whatever. O, co jest? Znaczy, o ile to wiadomo, że to nie jest śmieszne, wiecie, tak na co dzień, nie? Ale uwielbiam, jak w grach komputerowych sobie idziesz i nagle jakaś postać ci spada na mordę. Uważam to za śmieszne. W grze komputerowej. Byśmy tutaj mieli 100% jasność. Przydałaby się jakaś inna spluwa. Mogłem wziąć pistolet. To jest nożem, kurwa, sprężynkowym zrobię. Niedużo. We shouldn't take too long. They saw you come in here, so they'll come looking for you if you take too long. I have a plan for getting you into Asher's palace, but we need to wait. In the meantime, you're going to have to blend in. Hey, powoli, moment. Co tu się dzieje? I don't know what you saw on the way in, but the guards don't really take kindly to workers just standing around. You're going to need to look busy, or they'll sniff you out pretty quickly. And if they get too close, you don't look like you belong here. Yeah, and right now this is what you need to do to help us. You're not really going to be much use if the guards figure out who you are and stake you out for the trogs, are you? Nie wiem, czy są trogi. Nie podoba mi się to, ale skoro tu tkwię, to wszystko mi jedno. You know, no one is more unhappy about being here than us. But right now, we need you to do a job we call collecting the trash. Outside of the mill, there are a bunch of steel ingots just laying around. Every so often, the foreman puts out a work order to collect them. They never assign it to anyone. They make us pick who's going to do it. Bastards! Niech zgadnę, na tamtej arenie aż roi się od supermutantów. What in God's name is a supermutant? You know what, never mind. Whatever Kurde. They are, you're wrong. What it is full of are trogs. To pewnie to samo. A co to, jakieś ryba? Idiot or a smartass. Either way, I don't think it's funny. They're what most of us hope we never become. But the contamination gets to everyone. For most people, it's some form of cancer. Sometimes harmless, sometimes not. For others, the contamination drives them insane. If it doesn't kill them, it changes them. They become animals, deformed and inhuman. It's not pretty. They're everywhere and they kill on sight. Nie wiem, co to jest. Dajcie dostanę jakąś broń. Can't really help you there. Ask around. Maybe check with Marco in the mill. He's been making some of our tools into weapons. You might even be able to find a gun on one of the dead bosses out in the steel yard. They... What was that? What's going on in here, Medea? Who is this scab? Nothing. Nothing, sir. I was just telling this new worker about the job the foreman posted. Oh, yeah? So he's the one that's going out to the steel yard, huh? Yes, sir. I told him what he needs to do. He knows. 10 ingots, as fast as he can. Well, then. I hope you also said goodbye. All right, playtime's over. Get to work, grinders. Asher up there in his palace and us down here in the muck. You're supposed to be... Opowiedz mi o tym leku. The cure is the key to healing the sickness around here. Look at us. We've all got it. And the more they force us to work in this mess, the worse it gets. People are going trog faster than ever before. The cure is the first thing in this place that hasn't been infected. Chcę pogadać o tobie. What about me? I was born here, I'll probably die here. I've lived my whole life under Asher's boot heel. The only thing that keeps me alive is the thought that I might be able to turn the tables someday. Chcę pogadać o dziurze. I was born shortly after the Brotherhood scourge. As bad as it is now, I can't imagine what it was like before Asher. Some of the stories I heard when I was a little girl. Oh
about the Trogs and the wild men that scare the hell out of you. I don't care how tough you were. Honestly, I don't know how anything survived, let alone how Asher managed to control any of those freaks. Sometimes, just sometimes, I think that maybe things are better with him here. Powiedz mi coś więcej o swoich ludziach. Most were born here, but lately the bosses have been bringing us in from all over. Okay. Dobra, czyli musimy wynieść jakieś sztabki. Albo mu pierdolno takim tym nożykiem. Ale roleplayujemy. Profity. A to są wszystkie moje, które mam? O kurde. A to ciekawe. Fajne. Zresztą mogę to sprawdzić w sumie. Wytrzymałość, stręczność. Dobra, szczęście. Zbierz 10 sztabek ze stalowni. Weź broń od Marko. Ja bym wziął broń od Marko. Tylko to jest opcjonalne, więc bym musiał znaleźć jakiegoś Marko. Czyli tego nie mam zaznaczone niestety. Marko. Bym musiał znaleźć Marko. Gdzie jest Marko, Marko, Marko? Ty? Nie. Ty? Nie. Ty. A daj mi coś do żarcia. Daj mi coś do jedzenia. Pomyję. No, wyśmienicie. Rzęd. Pomyję. Radiacja 24. Zyskuje życie 25. Okej. Okay. Mam już 280 życia, bo z każdym poziomem mili. Jest dziki Bill. Bill's a friend of mine, a very dear friend. We've worked the mill together for a long time. Last week we were forced to choose someone to gather ingots from the steelyard. Bill volunteered. He didn't want anyone to have to die out there, but he's a survivor. He can't be dead. You look like you can handle yourself. Could you look for him and bring him back? No dobra, no. Thank you so much. Just dobra, idziemy szukać Billa. Nie no, to już wszystko wiem. A to sam mam szukać, kurwa, mieliśmy razem. Dobra, jaki skam. Poszukamy Billa? No to dobra, to szukaj se Billa. Co to za dźwięki? Ty, gdzie ja mam iść? Po lewo. Tędy? Mapa okolicy. Może tędy. Myślę, że to jest na prąd. Jak patrzysz, mi HP nie schodzi. No nie tędy. O, a to co? Do silnika. O, proszę, anti-radisimpak. A to ciekawe. To na pewno takie rzeczy się tu przydadzą dość mocno. Jeśli chodzi o przyszłą walkę, to każdy simpak jest na wagę złota, więc w sumie możemy tutaj popatrzeć. Kosz na śmieci, New Cola, Super Clay, proszę bardzo. To mi się kojarzy z takim... No właśnie. Nie było tematu. Nic nie mówiłem, widzowie. Czy mogę powiedzieć? Abela Danger? Abela Danger? Nie, coś kurde już nie pamiętam jej nazwiska. Ale i takie z, taka strona z dwoma z żółtymi. Bierzemy? A ja nawet nie mam co brać w sumie. Przecież, kurwa, co jest? I tam był taki zetek, że tam była zakuta. Taki ten. Śmieszne w sumie. Tak mi się skojarzyło. Ale mam zryty łeb, jeżeli takie rzeczy później mi się kojarzą z tym. W sumie.
Dobra, oczyszczona woda? Adan. Hey there. Welcome to the family. Rodziną wszyscy jesteście niewolnikami, co to za rodzina? We are what we wish to be. I found this book once, over by the library. Medea read part of it to me. It said, a good traveler has no fixed plan and is not intent on arriving. Czyli dobrze ci tam, gdzie jesteś. I'd like to be free, but I'm not. And the harder I cling to that idea, the more miserable I'll be that I'm stuck here. And this work is hard enough without extra misery. Speaking of which, I should get back to it. Calming philosophies. Te dźwięki raz na jakiś czas są tak zbugowane, że nagle urywa ci pół, kurczę, nasz pół uszu. Urywa ci pół uszu. Co to w ogóle za zdanie? Urywa ci uszy nagle. Jak się włączą. Z jakiegoś powodu, to mnie najbardziej denerwuje w tej grze. W tej grze, chyba. Szczególnie jak na przykład rozpruwaczem na dupcasz, to już jest w ogóle jakaś tragedia. Śmieszne, że nadal coś w tych szafkach mogę znaleźć, to powinna być raczej... Kurczę rzadkość, bym powiedział. Pozbieram tu wszystkie rzeczy, bo... Powiedzmy, że... w sumie mogę zaraz z kimś handlować, ktoś tu może, to mogę mu to sprzedać i wtedy jakąś broń kupię, więc na wagę złota są takie rzeczy, wydaje mi się. Ale tu głośno. Potrzebny jest klucz. Ale ja się muszę dostać w któryś z tych dwóch miejsc, niestety. Obawiam się, że skok tutaj... Nie, nawet nie mogę tu skoczyć. Kto ty? So you're the lucky scab gathering ingots for me today, huh? Tak, to ja. Good to see a little enthusiasm for once. Well, follow me. A ja bym... Zaraz przyjdę. Ja bym chciał jeszcze bardzo i... Bardzo bym chciał dostać broń palną, jeżeli tam idę, tam jest kupa zombiaków, bo... Myślę, że nożem sprężynkowym może być... Może być ciężko. A temu co jest? Ranny niewolnik. Nie posiadasz odpowiednich umiejętności, aby wyleczyć rannego człowieka. Potrzeba medycyna. Jedyny sposób na zakończenie jego cierpienia to skrócenie mu życia. Możesz mieć oczywiście nadzieję, że sam wyzdrowieje. Nic nie rób. No nic. Ale masz... Pancerz. Ciekawy. O, Marko. Dobra, potrzebuję spluwy. Making weapons. Lots of them. There's so. Oh, sorry. Take the crap we find out in the yard and some of the tools we use and I make them into stuff we can fight the bosses with. Potrzebuję broni. Yeah. You're the one Medea told me about. Werner. Motopiła? I can help you out. Take this. To jest ten rozpruwacz? Nice, huh? I make them out of the old car parts. Jesteś pewnie podobnego do rozpruwacza. A ja bym chciał palną. Właśnie jest taki problem, że ja od tych strażników nie mogę im zapierdolić broni. Ty. Poczekaj. Jak to zauważono? Nie no, skam. Nie mogę określić Marko. To już by było chamstwo. Wyłącznik awaryjny. A. Dobra. Pozwiedzajmy tutaj, skoro i tak tutaj jesteśmy. Nie musimy raszować tego wszystkiego. Zobaczymy, co tu się dzieje. O kurde. Czy jest tu coś ciekawego? Chyba nie ma. Poszedłem tu niestety na marne. Tutaj się nie dostanę, zgaduję.
No nie. Młot. Back off. O nie, dobrze. Gdzieś będzie ukrycie? Poczekamy. Kurde. Jak za ukrycie? No i brud na wodę by wziął. Obawiam się, że jak chłopy mnie zauważą, to jest raczej... To jest giga, raczej koniec. Ale ja nie umiem. Nie umiem w pomoc. Dobra. Jak to zauważono? Ukrycie. A te niewolnicy nic nie mają w sumie, no tak. Niewolnik, niewolnik. Shrama. Are you here from the Eerie Stretch? The capital wasteland. Ronto? Where's home? To chcesz wiedzieć. Well, since you might be able to help me, I'll let you in on a little secret. The slaves are always planning all sorts of things. No. I find out what's going on. Oh. And let the bosses know, and they let me shrug off some of the work detail. Good deal, huh? If you hear anything, you should let me know. No. 60 załatwiona. Produkcja amunicji, odmowa dostępu. Dobra, mam ty, no i to jest broń, mi to mi się podoba, ty. A co to w ogóle ta poprzednia broń stała po uzbrojenie? Piła do stali, to jest motopiła. A to motopiła to jest to samo co piłę do stali, tylko się inaczej nazywa. No faktycznie trochę OP przedmiot. Powinien dostać karmę za załatwienie chłopa. Ja bardzo źle zrozumiałem, co on powiedział. No nic. Tak też bywa czasem. Mała spalona książka. No nie wiem, czy chcę to wszystko brać, ale jak za darmo, to chyba biorę. Przewodnik. Tylko to jest bez sensu, bo... W sumie to jest bez sensu, bo i tak po tym wszystkim odzyskam swoje rzeczy, więc nie będę miał miejsca na to, żeby to wszystko pochować. To może nie jest najlepszy pomysł w sumie brać te takie rzeczy. Ale może jeszcze uda się pohandlować z kimś. That's what I like to see. A big tough scab. You'd best look at the ground when you're talking to me, scab. Co ty, kurde? See that fellow there? Czy ja mam... Chętnie bym go rozwalił piłą mechaniczną, ale nie wiem, czy jest to możliwe. Trzeba ustawić sobie. Motopiła na 1, klucz na 2, benzynowiec na 3. No dobra. Niechaj będzie. Już widzę 15 wrogów po lewo. O kurde. Ale że tu taka spluwa leży? Nie no gościu, jak ty, jak wy mi dajecie spluwę na pierwszy. Co ty godasz ty? Podwójkę sobie damy, bo resztę use w sumie. Dobra. Tutaj coś ciekawego jeszcze? Nie bardzo. Tu mogę okraść? Nie mogę. Wejdziemy dalej. Y...
Nie ma za co. Jak tam się dostać? Potrzebuję okręt. Co ten gościu robi? Chłop się jeszcze zamknął. Okej. Okay. W sensie mam spinkę. Ile mam spinek? Jedną? Różne to będzie? Gdzie to będzie? Nie wiem. Ty, ja w sumie... A nie, mama, dobra. A więc to są one, tak? O! Słyszałem to, jak to biegło. Wystraszyłem. A to jakieś boby, ty. Łeee, gościu. Może bez broni palnej, ale z bronią palną. Boby. Tylko... Przeraźliwie biegną, to akurat jest prawda. Dobra, jakieś 10 czegoś mam wziąć. Mam to gdzieś zaznaczone na mapie? Mapa okolicy? Nie. Sztabek ze stalowni. Pytanie, gdzie jest stalownia? No nie wiem, niestety. Ale mogę wam pomóc rozpierdolić te gule, czy jak to się tam nazywa. Za to powinienem dostać karmę giga na plus, gościu. Wejście do kanałów wymaga klucza? Okej, no spodziewałem się groźniejszej lokacji. To bym się... No, może pójście tędy to nie jest najlepszy pomysł. O! Jak żaby. O, nie ma mamo. Dobrze. Troglodyta to się nazywa. Okej. Okay. Tak pewnie na 99% będę mielił z troglodytą. Dobra, łatwiutko. Na razie. Może zaraz będzie tu jakiś giga mutant. Będzie przypał. Właśnie nie wiem, gdzie jest ta tego. O kurde, ale biegnie. Nie wiem, skąd mam zebrać te stapki. O, tu są stapki. Tylko... No nie mogę tego przeciąć. Byłoby to sprytne, co bym zrobił. O, tędy mogę, tak? A, gościu. Dobra. Jeden, dwa. Pewnie będę miał zaznaczone, jak zbierę. Jeżeli nie pominął, będzie gites. O gościu, jeszcze tu łupy dostaję. Impaki. Tutaj tego, owego. Zajebiście. Ten dźwięk mi się nie podoba. Tutaj jakieś sztaby. O kurde, jaka radiacja tu będzie pojebana. Choruję na drobne napromieniowanie. O kurwa. A nie, ty nie żyjesz. Okej. Goda jakby żył. Pancerz. Uj.
Tak, bo oni tu poginęli w sumie, no racja. Spluwa, amo. O. Nie chcę aktywację. Aha, muszę mieć aktywację. Mogę tu? Nie. Czy my chcemy używać karabin maszynowy? Nie bardzo chyba. Strasznie dużo tu zakątków, którymi jakby potencjalnie można by było pójść. Dzięki, że się nie bugujesz, gro. Dobra, bo w sumie już jest 50 minut. Czy będzie tu coś jeszcze super giga ciekawego? Czeka nas tu jakaś super giga fajna atrakcja? Nie wiem. Udało ci się przetrwać w hucie. Teraz wiesz coś o tym, jak wygląda życie w dziurze. Od tej pory będziesz zadawać większe obrażenia za pomocą charakterystycznej broni niewolników motopiły. Okej. No dobra. No ma to jakiś logiczny sens. Nie jest tak ciężko. Ale my jesteśmy po prostu giga kuksami. Znaczy ogólnie teraz muszę wracać, tak? Ale jeszcze bym tu popatrzył sobie, czy jest tu coś ciekawego. Tam jest jakiś chłopa. O. O nie. O shit. Ale kwaśno. Ale tu nie byłem za to. Jest tu coś jeszcze ciekawego. Mogę zebrać jakieś, nie wiem, więcej sztabek czy coś. Coś takiego. Jakby wszystkie sztabki, więc już nie mogę, więc wszystkie sztabki na mapie znikły, albo coś. A nie, mam. To wyśniemy w sumie. Ty, a ile jest warta? Znaczy pewnie będę musiał mu wszystko i tak oddać, ale... Z ciekawości. Wartość 1. No spoko. Jest opłacalność posiadana. Dzikuska. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Podoba mi się w ogóle ta broń. Nawet lepsza niż rozpruwacz, mi się wydaje. Przecież rozpruwacz 30 chyba 6 miał... dodawał obrażeń, no to lepszy. Jeszcze plus perek, to nie wiem, czy to się już wlicza jakby w obrażenia, czy to po prostu, jak będziemy się bili, to zadajemy więcej obrażeń. Wydaje mi się, że totalnie OP się opłaca. Dobra, w sumie wszystko zrobiliśmy. Ja już, wystarczy, jedyne co już mi zostało, wydaje mi się, to wrócić do tego chłopa i zdać mu te sztabki. Bo już wątpię, że tu jakieś sztabki pozostały. Więc tyle, my widzimy się jutro. Godzina 16, bo odcinki są codziennie. Zostawcie lajka i wpadnijcie na wszystkie rzeczy w opisie, Instagramy i tak dalej. Na mój drugi kanał też, który prowadzę. Tyle właściwie, nic więcej. O! Nie wiem, myślałem, że to jakiś chłopiec. Do jutra. Trzymajcie się ciepło. Cześć.